Cześć, ja mam na imię Mateusz i chciałbym Wam dzisiaj pokazać motocykl, który kupiłem. Zresztą jak pewnie się domyślacie, widzicie po opisie filmu. Jest to MZTS 250 z 78 roku. Motocykl tak wygląda. Oczywiście wymaga dużo pracy, dużo wkładu. Motocykl przyjechał do mnie jakieś 2 tygodnie temu lawetą i mogę śmiało powiedzieć, że wrócił do domu. A czemu tak mówię? To się później zobaczycie. Więc tak, motocykl zarejestrowany, opłacony. Jak widzicie, tablica rejestracyjna jest ogólnie sprawny, z tym, że motocykl odpala, ale kiedy się zagrzeje, to zaczyna, że tak powiem, no gaśnie silnik. Gaśnie silnik i teraz tak, są dwa rozwiązania. Albo uszczelniacze już po prostu przepuszczają, albo coś jest z prądem. Wykręciłem świecę, świeca była mokra, więc paliwo dostaje, więc prawdopodobnie coś z elektryką. Moim zdaniem, no motocykl w oryginalności taki jaką widzicie, dużo, naprawdę dużo wymaga remontu. Będę go tutaj planował odrestaurować, więc poprzedni właściciel i od tego będziemy zaczynać. Niestety widzicie, jaka technika. Poprzedni właściciel kupił akumulator. Tu jest instalacja jeszcze oryginalna 6-woltowa. Akumulator kupił, ale akumulator kupił za mały, za słaby. 6-woltowy, ale jak widzicie 6 amperogodzin. A zalecany jest tutaj minimum 10. Ja już zakupiłem taki akumulator. Tutaj w ogóle mam troszkę części. Akumulator zakupiłem Exide'a 6-woltowy, 12 amperogodzin. Pytanie tylko teraz, czy on mi się tutaj zmieści. Będziemy próbowali, może jak nie w ten sposób, to w ten sposób coś tutaj wymyślimy. No i co, plan, filtr powietrza wymieniłem, bo był założony od samochodu osobowego. Co jeszcze zrobiłem? Wymieniłem, wyczyściłem kranik, wyczyściłem tutaj gaźnik, założyłem nowy przewód paliwowy. No dużo wymaga tutaj pracy, ale wszystko tutaj zrobimy. Teraz spróbuję przełożyć ten akumulator. Mam nadzieję, że będzie pasował. I bo tutaj przy prądnicy na instalacji 6-woltowej niestety jest problem z ładowaniem. Na wolnych obrotach praktycznie nie ładuje. Może być tak właśnie, że motocykl jedąc przez miasto, wiadomo, że nie ma tych obrotów nigdy, migacze, hamulce, światła i tak dalej, i po prostu brakuje tego prądu na iskrę i to też może być powodem. No jak tylko iskry braknie, no to wiadomo, że motocykl się zaleje, jeżeli jest dobra kompresja. No ale to zobaczymy. Ja tutaj zaraz co, a może pokażę Wam jeszcze przy okazji, co tutaj zakupiłem. Więc tak, kupiłem 4 gumy na cylinder, komplet linek, to jest do akumulatora, kupiłem nową cewkę zapłonową. Kupiłem nowy kranik, ale to będzie później założony, jak będzie już pomalowany. Nowe cewka wzbudzeniowa. Nowe kondensatory. Nowe platyny. I nowe świece. Od tego zaczniemy. Wymiany, mam nadzieję, że pomoże, że motocykl już będzie działał jak należy, nie będzie gasł, a później zajmę się już
odrestaurowywaniem. Koła będziemy wysyłać do polerowania, do nowego centrowania, do regeneracji, nowe łożyska. Rama będzie, wszystko będzie rozbierane, malowane proszkowo. Także będzie się tutaj działo. Jedynym minusem, jaki tutaj mam, no to niestety, jak widzicie, nie mam garażu. Robię to tutaj na takim miejscu, gdzie trzymamy naszą przyczepę kempingową. No i będę musiał to robić tutaj albo pod wiatą, jeśli by pogoda nie dopisywała, albo tutaj na dworze, tak jak w tej chwili. No ale dobrze, dosyć gadania. Zabieram się za zamontowanie tego akumulatora. Jak widzicie, akumulator tutaj, że tak powiem, będzie dosłownie na styk. No ale nic tutaj innego nie poradzę na to. Jakoś tutaj go później umocujemy. No mam nadzieję, że będzie wszystko już ok od tej pory. No ale to zaraz przymocuję plus, przykręcę kabel plusowy i już będziemy można, jak widzicie tutaj przy okazji, ta instalacja jest po prostu w opłakanym stanie. Zamówiłem też inny regulator ładowania, ten tutaj gdzieś iskrzy mi tutaj, jak zapalony jest motocykl, więc też może być to powodem nowym tutaj, no ale zobaczymy. Zacznijmy najpierw od akumulatora, żeby był właściwy, taki jaki powinien być, o właściwej pojemności. Na chwilę obecną akumulator tutaj jest. Troszkę go tutaj usztywniłem jakąś koszulką, która tu była włożona. Na razie tak musi to zostać, ale nie będziemy już tutaj zakręcać tego motylka, bo kupiłem już, tylko gdzie to jest, coś takiego. Takie coś tutaj powinno być oryginalnie. Mam nadzieję, że będzie pasować. Pasuje. O. Od razu inaczej wygląda. No i dobra. Zobaczmy, czy odpali. Mam już kluczyk. Motocykl stał cały tydzień nieodpalany. Zobaczymy. Zimniutki jak. Zobaczymy, czy odpali. Kładę kamerę teraz na samochodzie. Mam nadzieję, że będzie widać. Leci paliwo. Niestety leci mi tutaj paliwo. Nie wiem, co się stało. Czy tutaj tym wężykiem? Leci. Czy
tutaj dołem. O, górą leci. Górą leci jednak. Wężyk jest zimny i po prostu, no dobra, musimy zapalić, żeby wypaliło paliwo. Prawda, kupiłem ten nowy kranik i on tutaj, ten kranik ma, jak widzicie, taką końcówkę, która była, która będzie tutaj, bardziej ten wężyk będzie na to zachodził. I teraz nie wiem, co mam zrobić, czy mam to od razu tutaj przełożyć. Musiałbym tyle, że musiałbym spuścić tutaj to paliwo ze zbiornika, które jest. No dobra, może przełożę to, żeby nie może tak być, że tutaj paliwo pocieknie nam. Dobra, poszukam jakiegoś wężyka tutaj, żeby było przedłużone. I tam mam bańkę po paliwie i zaraz to tutaj spuścimy, tą resztkę, i zmienimy zaraz ten kranik. Paliwo, jak widzicie, już leci tutaj do banieczki, więc jak tylko tutaj zleci, to wymienimy zaraz ten kranik. Tutaj po prostu to, ten wężyk był wkręcany tutaj w to, i tam w środku był taki kruciec, i ten kruciec plastikowy się po prostu ułamał, dlatego tutaj nie trzyma to. A ten tutaj już jest inaczej skonstruowany, już tutaj nie ma problemu, wężyk można fajnie na to nałożyć, więc założymy później ten wężyk zbrojony do tego paliwa. No ale to chwilę teraz potrwa, żeby to tutaj zleciało. Więc tak, w tym czasie wam powiem mniej więcej, jaka będzie kolejność tutaj tego remontu. Szkoda, że tutaj poprzedni właściciel pomalował ten tłumik na czarno. Będzie założony oczywiście chromowany. Obydwie felgi, przednia i tylna, będą wypolerowane, założone nowe szprychy, będą wycentrowane na nowo. Koszt wstępnie takiej usługi ugadałem się na 500 zł. Robi to taki chłopak w Opolu. Dość fajnie, podoba mi się to, jak robi. Później co? Będzie wszystko oczywiście rozebrane. Jeżeli będzie motocykl działał bez silnik, bez żadnych problemów, no to zostanie, na razie nie będę nic z nim robił. Ale jeżeli by się okazało, że coś jest nie tak, no i tak jest pierwsza w kolejności, jest rama. Więc będzie wszystko rozebrane. To będziemy malować. Boczki będziemy malować. Pod kolor będzie uchwyt lampy. Zastanawiam się nad lampą od TS-ki, tutaj ze stacyjką. Więc prawdopodobnie tutaj tego nie będzie. W stacyjce lampa, albo z licznikiem, a tutaj będą tylko dwa takie uchwyty, które będą trzymały licznik, prędkościomierz, no i chyba, że założę jeszcze obrotomierz, ale chciałbym, żeby ten motocykl był jak najbardziej oryginalny. W ogóle historia tego motocykla jest taka, że ten motocykl jeździł w polskiej milicji w ten czas jeszcze, i później były milicjant wziął go, wykupił, no i ten motocykl gdzieś na jakichś tam polskich wsiach się tam obracał, poniewierał. No i wiecie niestety, jakie są realia w Polsce. Niestety większość, jeżeli ten motocykl służy takiej codziennej eksploatacji,
Nikt o to za wiele nie dba. Każdy jedzie, dopóki się da. Dopiero się coś urwie, bądź przestanie motocykl odpalać, no to wtedy dopiero coś robią. No ale taka jest niestety rzeczywistość. Ja tutaj chciałbym, żeby naprawdę robił wrażenie ten motocykl, no i będzie oczywiście robił. Mam całą zimę na to. Teraz jeszcze tylko chcę troszkę pojeździć sobie, żeby się ucieszyć, bo ostatni raz MZ-ką jeździłem, słuchajcie, jak miałem 17 lat temu, więc jakieś 18 lat temu. Tak, więc w ogóle fajnie, powiem wam, że moja córeczka, która ma 9 lat, też uwielbia tutaj jeździć ze mną. No ale niestety te awarie, które tutaj na razie nękają ten motocykl, nie pozwalają nam na za dalekie jazdy. Tutaj, tak, że tak powiem, jeździmy w koło komina, no bo ten motocykl jednak gaśnie. Później trzeba chwilę poczekać, pokopać, wykręcić świece, takie kombinacje, wiecie. No i dopiero później można dalej jechać.